jak wcześniej z Martą zapowiadałyśmy, teraz będzie dużo na temat miłości. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak kochać, jak być kochanym, a naszym gościem jest pani Anita Baratym-Podeszła, psycholog. Witamy serdecznie. Ponownie ostatnio rozmawiałyśmy o seksualności wśród dzieci, wśród młodzieży, a teraz przyszedł moment na temat rzeka, mam wrażenie, tak? Miłość wśród dorosłych. I tak jak sobie też wcześniej wspominałyśmy, to jest cykl, który dopiero się zaczyna, rozpoczynamy go dzisiaj. Wstępnie porozmawiamy na temat miłości, a będziemy pewnie nadal na ten temat mówić i kontynuować w przyszłym tygodniu. Także wszystkich zachęcamy do tego, żeby śledzili nasze spotkania. I zaczynamy od pierwszego pytania, czym jest miłość i czy w ogóle miłość możemy w jakiś sposób zdefiniować? No jeśli kogoś kochamy, to pragniemy szczęścia dla tej drugiej osoby. Możemy też oczywiście powiedzieć o kochaniu samego siebie, o miłości, o takim pragnieniu szczęścia dla siebie, tak? Mówimy nawet, ja często odwołuję się do takiego biblijnego, prawda, do biblijnych słów, że kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Czyli najpierw, jeśli umiemy kochać siebie, dbać o siebie, to wtedy możemy taką miłość dobrą dać drugiemu człowiekowi. Zresztą tak rozwój nasz jest od siebie ku drugiemu człowiekowi. Myślę, że definicji tyle, ile myślę pragnień bycia kochanym, ale bym powiedziała tak, że jeśli mówimy o miłości dwojga osób, tak, dorosłych ludzi, no to możemy powiedzieć sobie, że są takie trzy główne typy miłości. To jest taka miłość, którą określamy mianem eros, czyli miłość namiętna, romantyczna. Później jest taka miłość, która się nazywa storge, to jest miłość taka przyjacielska, łagodna. I trzeci rodzaj to jest miłość ludus, czyli taka gra, zabawa. I teraz są takie trzy kombinacje spośród nich. Jedna to jest na przykład miłość obsesyjna, którą nazywamy słowem mania. To jest właśnie połączenie tej namiętnej, romantycznej miłości z miłością tą, którą określamy. Niekoniecznie przyjemna dla tej drugiej osoby, tak, prawda? Tak, kiedy ten nasz obiekt, no jesteśmy... Nie potrafimy się zdystansować, na przykład jakoś przeżyć odrzucenia, tylko to jest wręcz obsesja, takie kierowanie właśnie takie obsesyjne tego uczucia. Też jest taka miłość, która się nazywa pragma. To jest taka właśnie, kiedy dokonujemy takiego bilansu. Jaki ktoś ma cechy pozytywne. Warto, nie warto. Trochę tak. I właśnie z tym połączeniem tej gry zabawy, czyli takiego wejścia w taką relację, bym powiedziała, praktyczną. Tak? Praktycznie. Takie korzyści. Czyli bardziej rozum, a nie serce w tym momencie. Tak, tak. Czyli dokonujemy takiego bilansu. No, myślę, że nie każdego stać na coś takiego, albo nie każdy ma takie skłonności, albo takie cechy, żeby właśnie wejść w taką relację. No i no powiedzmy o tych tutaj, żeby za dużo czasu jakby na to nie poświęcać, ale jeśli mówimy w ogóle o miłości, takiej związku dwóch dorosłych osób, dwojga osób, no to ma ona takie, przede wszystkim takie trzy składniki. To jest namiętność, intymność i zobowiązanie. To są takie trzy główne elementy. No i tutaj ta miłość no, nie zawsze się rozpoczyna od tego uderzenia pioruna. Ktoś mówi, to było po prostu jak... Miłość od pierwszego wejrzenia, tak dokładnie. Się często mówi, prawda? Tak, dokładnie tak się mówi. I oczywiście zdarza się takie uczucie. Przy czym dopiero to jest jeden z elementów tej miłości. To jest właśnie ta namiętność, ten pierwszy... Motylek w brzuchu. Tak, to jest właśnie ten element. Aczkolwiek nie zawsze miłość się zaczyna od namiętności, od właśnie takich silnych uczuć, takiego idealizowania partnera, widzenia go przez różowe okulary. A ja bym chciała zapytać, czy miłość można się nauczyć? Myślę, że tak. Myślę, że miłości nas uczą rodzice. Kompromisu może, tak. Kompromisu związanego z miłością. To też, natomiast jeśli mówimy o tym, czy można się nauczyć kochać drugiego człowieka, czy kochać siebie, szacunku do siebie, szacunku do drugiego człowieka, dawania szczęścia drugiemu, to jest to wszystko, co wynosimy z domu, czyli to, o czym dziś rozmawiamy trochę bardziej, te nasze rozmowy do tej pory były ukierunkowane na seksualność, na rozwój psychoseksualny, ale dzisiaj bardziej mówimy o uczuciowości, też o erotyzmie człowieka, o seksualności, ale z takim bym tutaj podkreśliła, nie odrywałabym, bo o tym mówiłyśmy też ostatnio, że rozwój w tym okresie dorastania, on jakby tym uwieńczeniem jest właśnie połączenie tych elementów i uczucia, i seksualności, żeby tego nie rozdzielać, tak? Czyli wejście w taką dojrzałą relację, w taki dojrzały związek, to jest taki, w którym jest i uczucie, i seksualność, te dwa elementy. I czy związek zawsze zaczyna się od tej namiętności? No właśnie nie zawsze. Czasami może się zacząć od przyjaźni, od takiej bliskiej relacji. Tutaj od razu powiem właśnie... Bardziej partnerskiej, prawda? Czyli to uczucie może wykiełkować? Powiedziałabym tak. To uczucie miłości, kiedy popatrzymy na te trzy składniki, na intymność, namiętność i na zobowiązanie, to jeśli ten najpierw nas uderza, załóżmy ta wersja z tą namiętnością na początku, uderza w nas grom, tak, po prostu strzał amora, jesteśmy zakochani.
I wtedy jako kolejny element pojawi się intymność. Jeśli ten ktoś jest dla nas bliski, często się spotykamy, pragniemy go dotykać, przytulać, są też pragnienia erotyczne, przy czym od razu chciałam zaznaczyć, że namiętność nie oznacza, nie jest tożsama z potrzebą seksualną. Tam są uczucia erotyczne, ale nie jest to tylko to. Tam są silne emocje i dodatnie, i ujemne, i pobudzenie fizjologiczne, ale to nie tylko pragnienia seksualne, tak, czy erotyczne. Natomiast może się zacząć miłość właśnie od przyjaźni, od intymności, od tego, że ten ktoś jest nam bliski, że jesteśmy przywiązani do kogoś, że dzielimy się intymnymi informacjami, że mamy poczucie wsparcia, przyjaźnimy się, mamy takie poczucie zakotwiczenia i takie poczucie, że ja mogę na kogoś liczyć, a ten ktoś na mnie. Dokładnie, poczucie bezpieczeństwa, zaufania. To jest to. I może się od tego zacząć, prawda? A później się może pojawić, mówimy, chemia, czy właśnie to pobudzenie fizjologiczne i to przeżywanie właśnie, że to od tej osoby, to ta osoba jest źródłem tych przyjemnych przeżyć i tej osoby pragniemy. My tak z Martą rozmawiałyśmy jeszcze przed programem o tych fazach miłości, że na początku często się zdarza tak, być może właśnie wśród młodzieży, że ta pierwsza miłość, te motyle w brzuchu, to jest taki wysoki bardzo poziom tej namiętności, tej faktycznie miłości, która gdzieś tam się rozwija i potem to stopniowo z miesiąca na miesiąc, czy może z roku na rok spada. Często jest taki kryzys na przykład w małżeństwie po iluś latach wspólnego związku. Co właśnie zrobić, żebyśmy utrzymali tą namiętność, nadal byli w sobie tak samo zakochani jak tego pierwszego dnia, kiedy się poznaliśmy. Czy to w ogóle jest możliwe? No właśnie, więc tutaj trochę rozczaruję niektórych, ale powiem, że raczej nie jest to możliwe, bo taka jest wewnętrzna logika namiętności, że ona tylko narasta, ona może tylko się wzmagać, tak? Czyli im bardziej kogoś pragnę, tym chętniej z nim przebywam. Im chętniej z nim przebywam, tym bardziej go pragnę. Taka jest logika namiętności. No ale nic nie może rosnąć w nieskończoność. Poza tym cenę, jaką płacimy za to bycie w takim namiętnym związku, to jest, bo wtedy, kiedy my jesteśmy w tym namiętnym związku, my idealizujemy tego partnera. My go widzimy przez różowe okulary. Nawet jak on jest, załóżmy, oszczędny, to my nie powiemy, że on jest skąpy. My to powiemy za ileś lat, ale teraz powiemy oszczędny, aha, to dobrze rokuje. To jest dobra cecha, tak? To jest, kiedy my widzimy i partnera, i siebie, i nasz związek przez różowe okulary, mówimy, nam się na pewno uda, tak, my będziemy wyjątkowi. Natomiast jeśli chodzi o to, czy może ta namiętność prowadzi nieskończoność, raczej nie. Raczej jest tak, że ona gwałtownie narasta, bo dynamika jest taka, że ona gwałtownie narasta i później dosyć gwałtownie opada. Czyli może te zalety zamieniają się trochę w wadę albo coś, co odkrywamy, już powoli... bo wtedy po prostu te łuski z oczu nam spadają. Ale tutaj pocieszające jest tak, że od około 18 do 36 miesięcy to jest ten okres takiego najwyższego poziomu namiętności, a później ona opada i życzmy sobie, żeby ona na takim poziomie plato się utrzymywała. Natomiast możemy robić różne rzeczy, żeby właśnie podtrzymywać tę namiętność. Jak ją podtrzymywać? Jeśli dbamy o swoją atrakcyjność, jeszcze za chwilę powiem, jakie zachowania, bo tutaj jakie są ważne oprócz tej atrakcyjności fizycznej, ale na pewno dbajmy o swoją atrakcyjność nie tylko fizyczną, ale też intelektualną, duchową. Bądźmy dla naszego męża, żony, jeśli to jest związek już powiega dorosłych osób i on się finalizuje i już jest zobowiązanie, jest decyzja o sformalizowaniu związku, bądźmy atrakcyjni pod różnymi względami. Dlatego, że jeśli pojawi się właśnie ta intymność i namiętność, to oprócz tej atrakcyjności fizycznej może się zdarzyć, że ważniejsze będą tak zwane zachowania wiążące. I już powiem, jakie to są szybciutko, żebyśmy wiedzieli, co zrobić, żeby było jak najlepiej w naszym związku. 5 takich zachowań wiążących. Pierwsze to jest, ta kolejność nie jest taka istotna, ale ważne, żeby one wszystkie były. Pierwsza to jest na pewno, to są zachowania seksualne, czyli to wyrażanie pragnienia, tego inicjowanie również kontaktów, w ogóle kontakty seksualne. Bliskość fizyczna, czyli to, że my się przytulimy, pocałujemy, pogłaskamy, że powiemy sobie jakieś miłe słowa, na pewno to. Na pewno są to zachowania na rzecz partnera, czyli uwaga, dbanie o dobrą atmosferę w domu, sprawiedliwy podział obowiązków, dbanie o rozwój duchowy partnera oraz o jego zdrowie. Dalej to będą zachowania pojednawcze, czyli na przykład patrzenie sobie w oczy, uśmiechanie się, komplementowanie. Również... Czyli wszystko, nawet taki najdrobniejszy szczegół ma znaczenie. Ma, dlatego że jeśli my kogoś zapraszamy, jeśli powiemy mu miłe słowo, jeśli zauważamy coś fajnego w nim, to na pewno jest to wzmacniające. No i proszę Państwa, jeszcze ważna rzecz, to są zachowania imponujące, czyli podkreślanie swojego statusu,
mówienie o swoich osiągnięciach, również o takim statusie materialnym i społecznym mówimy, o prestiżu. To jest docenianie drugiej osoby, tak, prawda? Tak, jeśli... wspieranie jej, motywowanie absolutnie do działania. To, co powiedziałam, właśnie to są te zachowania na rzecz partnera, tak? Czyli właśnie to dbanie również o zdrowie, o rozwój, o to, żeby nie przeciążać, ten sprawiedliwy podział obowiązków, tak? Czy ta miła atmosfera właśnie w związku. I okazuje się, że to może być ważniejsze niż atrakcyjność fizyczna, zwłaszcza, że ona się zmienia też w związku, czy na przykład w związku z porodem, czy z wiekiem, prawda? To czynność z jakimiś wydarzeniami życiowymi, więc nie stawiajmy tylko na ten jeden aspekt. Myślę, że też jest bardzo istotne to w związku, zwłaszcza który trwa długo, aby zaskakiwać partnera jakimiś zachowaniami swoimi. Jak najbardziej, tylko. Dlatego że okazuje się, że najbardziej usatysfakcjonujące. Nie odkrywajmy swoich kart od razu. Tak, tak, więc jest taka zasada w psychologii i mówimy o tak zwanym wzmacnianiu nieregularnym. Co to znaczy? Że jeżeli będziemy zawsze piec placek w sobotę, smaczne ciasto, a obiad będzie zawsze dwudaniowy, no to później już ten współmałżonek tego nie doceni. Znaczy, będzie to miłe, ale to już się stanie taką rutyną, tak? Natomiast jeśli to będzie od czasu do czasu, raz kiedyś coś przyjemnego, nie zawsze kwiaty, nie codziennie spacer, lody za rączkę, to będzie przyjemniejsze. Czyli pamiętajmy, że żeby właśnie uniknąć tej rutyny, od czasu do czasu pamiętajmy o takich drobiazgach, bo one właśnie będą wtedy odświetne. No, jeśli nagroda jest stale często jakoś tam dozowana, no to ona traci się na swojej atrakcyjności. Także. A ponoć jest tak, że monotonność zabija związek. Tak się przynajmniej mówi często, tak, prawda? Tak. No, monotonność to i rutyna chyba przede wszystkim. Rutyna, nuda, czyli dbajmy o rozwój swój, o rozwój partnera, tak, męża, żony, żebyśmy byli wzajemnie dla siebie atrakcyjni, żeby wzajemnie się stymulować właśnie do rozwoju, do tego, żeby coś, jakaś nowa jakość zadziała między nami. No i tego oczywiście życzymy wszystkim przed telewizorami. My o tej miłości możemy rozmawiać godzinami i będziemy rozmawiać również w przyszłym tygodniu razem z naszym gościem. Także serdecznie zapraszamy przed telewizory w następną środę o godzinie 18:30. My serdecznie dziękujemy Pani Anicie za dzisiejsze spotkanie i z Państwem również się żegnamy, życząc miłego i spokojnego wieczoru. Do zobaczenia już jutro o godzinie 17:30.